Na tym filmiku chciałbym skupić się na takim prostym teście poświęconym budowie dwóch czasów teraźniejszych w języku angielskim, a mianowicie czasom present simple i present continuous, głównie jeżeli chodzi o zdania oznajmujące i zdania pytające. Pierwsza część tego filmu to jest właśnie taki teścik. Waszym zadaniem jest odnotować sobie gdzieś na boku, czy zdanie, które będzie tutaj prezentowane, jest zdaniem poprawnym, czy też zdaniem prawidłowym, tak? Bo też takie będą przypadki. Natomiast w drugiej części tego filmu zaprezentuję pełną analizę tych wszystkich zdanek. Będziemy mogli sobie tutaj je omówić, przeanalizować i tam, gdzie będą błędy, to je postaramy się poprawić. Dobrze, no to zaczynamy. Pierwsze zdanie. Jego siostra idzie do szkoły. His sister going to school. Odnotujcie sobie gdzieś na boczku, czy to zdanie, his sister going to school, które ma znaczyć jego siostra idzie do szkoły, czy to zdanie jest zdaniem prawidłowym. Jeżeli tak, to sobie tam gdzieś odhaczcie. Jeżeli nie, to też ewentualnie, gdzie jest jakiś błąd, sobie też to gdzieś tam na boku napiszcie. Dobrze, lecimy dalej. Wy możecie sobie tutaj klikać na przycisk pauzy, żeby zatrzymać ten filmik i pomyśleć przez chwilę. My lecimy dalej. Kolejne zdanie. Czy idziesz do szkoły? Do you going to school? Kolejne zdanie. Tom bawi się w ogrodzie. Tom's playing in the garden. Kolejne. On zwykle chodzi do szkoły. He usually go to school. Kolejne. On i jego brat John zwykle chodzą do szkoły. He and his brother John usually go to school. Kolejne. Jak często twój wujek pomaga twojej mamie? How often does your uncle helps your mom? Kolejne. Gdzie mieszkają twoi dziadkowie? Where live your grandparents? Kolejne. Mam dwa psy i jednego kota. I have two dogs and one cat. Kolejne. Mam 14 lat. I have 14 years. I to jest zdanie właściwie kończące ten bardzo prosty test. Sami widzicie, że nie jest tutaj bardzo dużo pytań. Jest on w sumie prosty, ale mający ukazać, czy radzicie sobie z budową zdań oznajmujących i zdań pytających właśnie w tych dwóch czasach, w czasie present simple i present continuous. Dobrze, skupmy się teraz na analizie. Mamy zdanie. Jego siostra idzie do szkoły. His sister going to school. Czy jest to zdanie poprawne, czy niepoprawne? Patrzymy na czasownik. Going. To jest forma od bezokolicznika to go, iść, tak? Going sugeruje nam zastosowanie jakiego czasu? Mamy tutaj formę czasownika go i tutaj końcówkę ing, tak? Która mówi nam o jakim czasie. Końcówka ing mówi nam o czasie present continuous, tak? Dlatego to zdanie sugeruje, że w tej chwili ta jego siostra idzie do szkoły. Ale czy w ten oto sposób, według tego zdania, tak jest poprawnie zbudowany, buduje się zdanie w czasie present continuous? Mamy tutaj his sister, to jest podmiot, jego siostra. I teraz mamy czasownik going. Ale między podmiotem a czasownikiem z ingiem, tak? Wstawiamy co? Jeszcze wstawiamy oczywiście odmianę czasownika to be w czasie present simple. Czyli powinno tutaj być his sister is going to school. Tak? To zdanie jest nieprawidłowe, ponieważ właśnie brakuje tutaj tej odmiany czasownika to be. Dlaczego tutaj jest is? Ponieważ jest to jego siostra. Czyli jeżeli mielibyśmy zamienić tę frazę jego siostra na jeden tylko zaimek, to jaki zaimek by tutaj pasował? No, zaimki mamy takie jak ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one, prawda? To jaki zaimek moglibyśmy wstawić tutaj jego siostra? Chcielibyśmy to usunąć i wstawić jeden zaimek. Oczywiście, że będzie pasował tylko ona, czyli she,
A jeżeli she, to bez okolicznik to be odmienia się I am, you are, he is, she is. Dlatego mamy his sister is going to school. Dobrze, przyjrzyjmy się kolejnemu zdaniu. Czy idziesz do szkoły? Do you going to school? Proszę zauważyć, że mamy tutaj znowu formę going, tak, która pochodzi od bezokolicznika go. No i tutaj mamy tę formę ing, tak? Czyli sugeruje to na zastosowanie czasu jakiego? Mówiliśmy przed chwileczką, oczywiście czasu present continuous. Ale spójrzmy, że to jest zdanie pytające. Czy zdania pytające w czasie present continuous buduje się właśnie w ten sposób, gdzie rozpoczynają się one słowem do? Bynajmniej. Jak tworzymy zatem zdania pytające w czasie present continuous? Poprzez zamianę właśnie czasownika to be z podmiotem. W zdaniu pytającym w czasie present continuous na początku jest stawiana forma czasownika to be, czyli w tym przypadku będzie, jaka forma? Tu mamy you, czyli będzie are you going to school, tak? W czasie present continuous. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zachować to do na początku, do you going to school, to zastosowanie tego do w pytaniu, jak myślicie, jaki czas wprowadza? Oczywiście present simple, tak? Ponieważ większość pytań właśnie w czasie present simple zaczyna się od właśnie tego operatora do albo does w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej. Czy jeżeli chcielibyśmy zachować ten operator do w pytaniu, to co musielibyśmy zmienić, aby to zdanie było brzmiało prawidłowo? Oczywiście w przypadku zachowania tego do w present simple nie ma mowy o formie ing, tak? Do you going to school? Będzie co? Będzie forma podstawowa czasownika go, czyli samo go. Do you go to school? Tak? Czyli to zdanie jest błędne. No i chcąc właśnie zachować je w formie czasu present simple, tworzymy to do you go to school, natomiast chcąc je zachować w czasie present continuous, zachowując tę formę going, musimy dodać tutaj are you going to school, ponieważ zdanie oznajmujące brzmiałoby tak, ty idziesz do szkoły z kropką na końcu i by to zdanie brzmiało w czasie present continuous, you are going to school, tak? Natomiast w zdaniach pytających zamieniamy miejscami podmiot z orzeczeniem. Dobrze, spójrzmy na kolejne zdanie. Tom bawi się w ogrodzie. Tom's playing in the garden. Tom's playing in the garden. Spójrzmy na czasownik. Mamy playing, tak? Mamy playing. To jest forma pochodząca od czasownika play, czyli grać, bawić się, tak? Play, playing. Końcówka ing sugeruje nam zastosowanie jakiego czasu? Mówiliśmy już o tym. Oczywiście, present continuous. Pamiętamy, jak mówiłem przed chwileczką, jak wygląda budowa czasu present continuous? Najpierw musi być co? Najpierw musi być, w zdaniu oznajmującym oczywiście, najpierw musi być osoba, czyli podmiot. Tutaj mamy Tom, tak? Potem musi być co? Oczywiście odmiana czasownika to be w czasie present simple. Tutaj mamy skrót s, co znaczy Tom is, tak? Tom is i potem mamy kolejnym elementem budowy czasu present continuous w zdaniu oznajmującym jest forma playing, czyli to zdanie jest prawidłowe, bo mamy Tom is playing in the garden. Oczywiście to jest tak troszeczkę w skrócie. Tom's playing in the garden. To zdanie jest zdaniem prawidłowym, zapisanym w czasie present continuous. Świetnie. Lecimy dalej. On zwykle chodzi do szkoły. He usually go to school. No, przeanalizujmy sobie. Mamy tutaj czasownik go, tak? He usually go to school. Nie mamy tutaj going, tak? No bo jeżeli mamy tutaj ten przysłówek,
usually, zwykle, no to wiadomo, że ten przysłówek wprowadza jaki czas? Oczywiście czas present simple. Ale mamy tutaj on, he. He usually go to school. Czy to zdanie jest prawidłowe, czy nieprawidłowe? No, część osób może powiedzieć, no jasne, że jest prawidłowym, bo jeżeli to jest czas present simple, to tutaj nie dodajemy końcówki ing. No dobrze, ale jak odmieniamy czasowniki w zdaniu oznajmującym w czasie present simple? Zachęcam do sięgnięcia do mojego wcześniejszego filmiku na temat budowy właśnie czasu present simple. Tam mówię, właśnie pokazuję na różnych przykładach, jak to wygląda. Przypomnę, że tylko w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasowniki czasownikom w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodawana jest końcówka s. Tak? Czy mamy tutaj do czynienia z trzecią osobą liczby pojedynczej? Co to jest trzecia osoba liczby pojedynczej? To jest jaki zaimek? Ja to jest zaimek dla pierwszej osoby liczby pojedynczej. Ty to jest druga osoba liczby pojedynczej. Trzecia osoba liczby pojedynczej, to mamy trzy zaimki. On, ona, ono. Mamy tutaj on, czyli he, to jest trzecia osoba liczby pojedynczej, więc musi być goes. I w ten oto sposób stwierdziliśmy, że to zdanie jest zdaniem błędnym i powinno ono wyglądać w ten oto sposób. He usually goes to school. Spójrzmy na kolejne zdanie. On i jego brat John zwykle chodzą do szkoły. To jest zdanie podobne do poprzedniego, prawda? He and his brother John usually go to school. Mamy tutaj także go to school, no ale mamy tutaj to rozbudowany podmiot. He and his brother John. On i jego brat John usually go to school. No właśnie, w jakim czasie jest zapisane to zdanie? Mamy tutaj czasownik go, który oczywiście no, nie jest to forma going, więc czas present continuous odpada, zatem będzie to będzie czas present simple. Ale czy zostawimy tę formę czasownika bez zmian jako go, czy może tak jak w poprzednim przykładzie, w poprzednim zdaniu, trzeba będzie tutaj dodać końcówkę es? Przypomnę, że końcówkę es albo samo s dodajemy kiedy? W przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej, czyli w przypadku zastosowania zaimka on, ona, ono. Tutaj mamy zaimek he, czyli on, tak widzimy. Ale mamy jeszcze tutaj, co mamy? Spójnik i, czyli on i albo wraz ze swoim bratem Johnem, czyli ilu ich już jest? Nie on, nie sam, nie jest, to jest już liczba pojedyncza, tylko jest ich już ilu? No dwóch, prawda? On ze swoim bratem o imieniu John idą do szkoły. Więc będzie to już liczba mnoga. I jakim zaimkiem jednym moglibyśmy zastąpić tę frazę? On i jego brat John. Jakim zaimkiem? Przypomnę te zaimki. Ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. No oczywiście, że oni, tak? To tę frazę możemy zastąpić jednym zaimkiem oni. Oni zwykle chodzą do szkoły. Oni, tak jak jest w języku angielskim, they. Dlatego przy they to jest trzecia osoba liczby mnogiej, tam nie dodajemy końcówki es, więc to zdanie jest zdaniem prawidłowym. Dobrze, spójrzmy na kolejne zdanie. Jak często twój wujek pomaga twojej mamie? How often does your uncle helps your mom? No dobrze. Patrzymy tutaj na... To jest zdanie pytające. Mamy tutaj operator does, czyli jest to zdanie w jakim czasie? Tam, gdzie mamy operator do albo does występujące w pytaniu, mamy do czynienia z czasem oczywiście present simple. Your uncle helps your mom. Kiedy dajemy does? W przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej. Czy mamy tutaj
do czynienia z trzecią osobą liczby pojedynczej, jak często twój wujek, tak? Twój wujek. Ta forma das jest uzależniona od podmiotu. Podmiotem jest twój wujek. Żeby stwierdzić, czy to zdanie, czy tutaj powinno być faktycznie das, może du, musimy zobaczyć tu, spojrzeć na podmiot. Twój wujek. Zamieńmy tę frazę na zaimek. Zachęcam do zapoznania się z moim jeszcze innym filmikiem, w którym omawiałem kwestię zamiany rzeczowników na zaimki. Znajdźcie to sobie i sobie przećwiczcie właśnie, jak można w bardzo szybki sposób zamienić jakiś rzeczownik, czy też jakąś frazę na zaimki. I bardzo, bardzo to ułatwi Wam znajomość języka angielskiego. Tak więc twój wujek zamieńmy na zaimek. Jakie mamy zaimki? Przypomnę, ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. Jaki tutaj pasuje? Oczywiście on, tak? Jak często on pomaga twojej mamie? Czyli on, czyli he w języku angielskim to jest która osoba? Trzecia, prawda? Ja, ty, on. Ja to jest pierwsza, ty druga, trzecia to jest on. Liczby pojedynczej, czyli w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej musi być zastosowany operator das. W innych przypadkach będzie do, więc to jest prawidłowe. No dobrze, ale jakie mamy jeszcze inne czasowniki tutaj? Spójrzmy, mamy helps. Helps to jest forma od czasownika to help, znaczy pomagać, tak? A dlaczego tutaj jest to s? No, jak wiemy, w zdaniach oznajmujących w czasie present simple dodajemy do trzeciej osoby liczby pojedynczej końcówkę s, tak? Powtórzę, do zdań oznajmujących. A tutaj mamy w naszym przypadku mamy zdanie pytające. Dlatego to s jest tutaj niemile widziane. Dlaczego? Ponieważ, i znowu tutaj zachęcam do sięgnięcia do budowy pytań w czasie present simple, do filmiku, który kiedyś też nakręciłem. W przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej operator wygląda das, przyjmuje formę das, natomiast główny czasownik w pytaniu w czasie present simple występuje w formie podstawowej. Dlatego to s wyrzucamy i to zdanie powinno brzmieć: How often does your uncle help your mom? To s jest tutaj zbędne, czyli jest to zdanie nieprawidłowe i powinno wyglądać w ten oto sposób. Dobrze, spójrzmy dalej. Gdzie mieszkają twoi dziadkowie? Where live your grandparents? No, mamy tutaj, gdzie, where mieszkają, live twoi, your dziadkowie, grandparents. Niby wszystko się zgadza. No dobrze, spójrzmy na czasowniki. Właściwie na jeden czasownik, bo mamy tutaj tylko jeden. Live. Live to jest oczywiście forma podstawowa od czasownika to live, czyli mieszkać, żyć, tak? Więc sugeruje to, że mamy do czynienia z czasem present simple, oczywiście. Ale jest to pytanie. W pytaniach, w większości przypadków, stawiamy na początku, to jest słowo pytające where, a zaraz po nim powinien znajdować się co? Operator, czyli w formie albo do, albo does. Tak? Mówiliśmy przed chwileczką, że formę does stosujemy do trzeciej osoby liczby pojedynczej, czyli do zaimków on, ona, ono. Natomiast tutaj mamy twoi dziadkowie, czyli kto? Jeżeli mielibyśmy to zamienić na zaimek, to będzie ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. Twoi dziadkowie to będą oni, oczywiście. Gdzie mieszkają oni? Tak? Oni to jest która osoba i jakiej liczby? Oczywiście to jest liczba mnoga, trzecia osoba. Więc jeżeli to jest trzecia osoba, liczba mnoga, więc nie będzie na pewno das, ale będzie do. I tutaj musi być wstawiony operator w formie do. To jest zdanie błędne, poprawne, wygląda tak. Where do your grandparents live? Tak? Mamy słowo pytające, operator. Następnie mamy podmiot,
i oczywiście mamy orzeczenie. Tak to wygląda. Kolejne zdanie. Mam dwa psy i jednego kota. I have two dogs and one cat. Mam, I have, dwa, two dogs, psy i, and, jednego, one, kota, cat. No niby wszystko się zgadza, no ale podobnie zrobiliśmy w przypadku poprzedniego zdania i też niby się wszystko zgadzało, zobaczymy, czy w tym przypadku jest faktycznie wszystko prawidłowe. Spójrzmy na czasowniki. Mamy czasownik, właściwie jeden tutaj jest tylko, have. Mamy czasownik have w formie podstawowej. Have to znaczy mieć. Jakie to jest zdanie? Zdanie oznajmujące, bo jest zakończone kropką. Czyli ja mam, tak? Bo tutaj jest podmiot domyślny. Ja mam, to jest I have. Jak odmienia się czasownik to have? Też zachęcam do zapoznania się z wcześniejszym moim filmikiem na temat właśnie budowy czasownika to have. Odmienia się jak? Właśnie w ten sposób, że I have, you have, he has, we have, you have i they have. Czyli jedynie w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasownik to have zmienia formę z have na has, natomiast w innych przypadkach ta forma have dotyczy wszystkich innych osób poza trzecią osobą liczby pojedynczej, czyli to jest prawidłowe. Prawidłowa odmiana czasownika to have w czasie present simple, bo właśnie w tym czasie jest napisane to zdanie. Czyli to zdanie jest zdaniem prawidłowym. Ja mam, to jest właśnie I have. Dobrze, lecimy dalej. Mam 14 lat. I have 14 years. No, poprzednio było zdanie o tym, że mam dwa psy i jednego kota. Tam było I have. No to tutaj mamy też mam 14 lat. I have 14 years. Spójrzmy na czasownik I have, to znaczy ja mam, tak dokładnie, I have, zdanie w czasie present simple, czyli no teoretycznie jest to zdanie prawidłowe, ale musimy pamiętać, że Anglicy nie mówią w ten sposób, że ja mam 14 lat, tylko że mówią, nie stosują takiego wyrażenia jak my w języku polskim, że ja mam 14 lat, tylko że mówią jak? Ja jestem 14 lat stary albo stara. No, musimy do tego przywyknąć. W języku niemieckim jest dokładnie tak samo. Czyli jest to zdanie teoretycznie dobrze, ale w praktyce nie, to tak Anglicy nie mówią. Jest to zdanie błędne i powinno być I am 14 years. W domyśle old, tak? Years old. Czyli ja jestem 14 lat w domyśle stary albo stara. I w ten oto sposób rozwiązaliśmy wszystkie zadania. Jeżeli zauważyliście u siebie pewne braki, no to znaczy to, że powinniście popracować nad tymi dwoma, nad budową i zastosowaniem tych dwóch czasów, czasu present simple, present continuous, ponieważ ten teścik jest teścikiem dosyć takim prostym, ale jeżeli polegliście w co najmniej trzech przypadkach, to powinniście coś z tym zrobić. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych moich filmików.